Materiał jest fragmentem książki Legalizacja Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej. Autor Piotr Niwiński. Opracowanie Histmakorg we współpracy z wydawnictwem IPN. Czyta Mateusz Balcerkiewicz. Zapraszamy do zakupu książki. Link znajdą Państwo w opisie materiału. Krótki zarys historii Okręgu Wileńskiego 1939-1948. Dzieje Okręgu Wileńskiego opisywano już w wielu publikacjach. Wśród autorów tekstów poświęconych tej tematyce można wymienić Romana Koraba-Żebryka, Jarosława Wołkonowskiego, Longina Tomaszewskiego, Tomasza Balbusa, Tomasza Łabuszewskiego, Kazimierza Krajewskiego, a także autora niniejszego tekstu. Przybliżenie historii okręgu wydaje się jednak niezbędne, aby umiejscowić przedstawione w książce wydarzenia w czasie. Historia AK na Wileńszczyźnie jest jednym z najdłuższych epizodów funkcjonowania polskiego państwa podziemnego. Rozpoczęła się wkrótce po zakończeniu działań zbrojnych w 1939 roku. Pierwsze organizacje konspiracyjne utworzono już na początku października wspomnianego roku, a pod koniec listopada powstał Okręg Wileński. Najpierw Służby Zwycięstwu Polski, a następnie Związku Walki Zbrojnej i AK. Historia okręgu kończy się w czerwcu 1948 roku, kiedy to ostatnie, ciągle sprawnie działające struktury konspiracyjne zostały ostatecznie rozbite przez komunistyczny aparat represji. Ten fenomen był następstwem m.in. specyficznej sytuacji okupacyjnej na tych ziemiach, głównie postawy ludzi tworzących konspiracje. 18 września 1939 roku, po krótkiej obronie Wilna, władzę nad całym obszarem Wileńszczyzny przejęli Sowieci. Niemal natychmiast powstały tam liczne organizacje konspiracyjne, wywodzące się zarówno z kręgów wojskowych, oficerów i żołnierzy Wojska Polskiego, jak i przedwojennych działaczy politycznych i społecznych. Ważny ich odłam stanowiły struktury młodzieżowe. NKWD nie zdążyło jednak rozpracować i w efekcie rozwiązać tych nowo powstałych organizacji, tak jak stało się to na innych terenach okupacji sowieckiej, w tym na obszarze lwowskim, zinfiltrowanym i rozbitym przez sowiecki aparat represji już na początku 1940 roku. Dla części ziem Kresów Północno-Wschodnich sytuacja zmieniła się bowiem już w październiku 1939 roku, kiedy to na mocy układu sowiecko-litewskiego Wilno wraz z częścią Wileńszczyzny zostało przejęte przez Litwę. Obszar okręgu podzielono wtedy na dwie okupacje. Wilno i tzw. Obwód Wileński, 6880 km2. Zajęła Republika Litewska, natomiast reszta Wileńszczyzny pozostała pod okupacją sowiecką. 28 grudnia 1939 roku, po 3 miesiącach od momentu utraty przez Polskę suwerenności, doszło do faktycznego zjednoczenia większości konspiracyjnych wysiłków na całej Wileńszczyźnie i podporządkowania ich SZP-ZWZ. Był to wynik spotkania zorganizowanego z inicjatywy dwóch osób, księdza Kazimierza Kucharskiego, wybitnego działacza wileńskiego oraz desygnowanego na stanowisko dowódcy wojewódzkiego SZP, a następnie komendanta okręgu ZWZ podpułkownika Nikodema Sulika Sarnowskiego. W wyniku porozumienia uznano, że komenda okręgu będzie stanowić zwornik istniejących organizacji konspiracyjnych, które choć połączone osobą dowódcy, zachowują samodzielność strukturalną, przy czym kierunki i zasady ich działania zostaną ujednolicone. Organizacje wykonywały zadania zlecone przez komendę okręgu, takie jak gromadzenie broni, szkolenie wojskowe, propaganda czy werbunek. Przygotowywano się także do przeprowadzenia w przyszłości powstania powszechnego. Zbierano informacje na temat sił okupanta, oceniano możliwości zdobycia danego terenu. Dla osłony tej działalności powołano m.in. dwie komórki komendy okręgu, egzekutywę wykonującą wyroki na najgroźniejszych agentach przeciwnika oraz legalizację, wytwarzającą dokumenty na potrzeby organizacji. Względna łagodność litewskiej policji, czy raczej brak woli politycznej władz Republiki Litewskiej do rozbicia polskiej konspiracji na terytorium Wilna wobec polskiego podziemia, pozwoliła na jego okrzepnięcie. Powstały poszczególne oddziały sztabu okręgu, rozwinęła się znacząco siatka miejska. Dużo gorzej wyglądała sytuacja pod okupacją sowiecką. Masowe aresztowania i wywózki oraz siła lokalnych struktur NKWD nie pozwoliły rozwinąć się ruchowi podziemnemu. Teren okręgu podzielono formalnie na dwie części pokrywające się częściowo z podziałem okupacji. Dwór, czyli obszar miasta Wilna oraz pole. Pozostała część Wileńszczyzny.
Podział ten pozostał aktualny aż do reorganizacji okręgu w 1942 roku, kiedy to oficjalnie utworzono garnizon konspiracyjny miasta Wilna, a terytorium Pola podzielono na 4 inspektoraty. Należy podkreślić, że to właśnie z dworu, a następnie garnizonu konspiracyjnego miasta Wilna wywodzą się oficerowie ostatniego sztabu okręgu. Siatka miejska stała się w ten sposób swoistym workiem mobilizacyjnym przyszłych komend okręgu i jej agent. To tutaj swoje początki miały najważniejsze komórki wileńskiej konspiracji. Łączność, kwatermistrzostwo, produkcja uzbrojenia, egzekutywa czy właśnie legalizacja. Dwór pod okupacją litewską mógł się najlepiej zorganizować i uniknął największych strat osobowych. W początkowym okresie dużą rolę w siatce okręgu wileńskiego odgrywały 3, powstałe wcześniej, odrębne organizacje. Koła pułkowe z pułkownikiem Adamem Optułowiczem Leonem na czele, Wydział Wojskowy Komisariatu Rządu z majorem Antonim Olechnowiczem Pochoreckim, Meteorem oraz Związek Wolnych Polaków z Janem Kazimierzem Mackiewiczem Konradem. Z czasem do wileńskiej ZWZ dołączyło środowisko harcerskie pod nazwą Związek Bojowników Niepodległości z kapitanem Józefem Czarnym Grzesiakiem, Kmitą, oraz tzw. Grupy Narodowe z Zygmuntem Dziarmagą Działyńskim Józefem, a także wiele innych, zazwyczaj mniejszych. Wszystkie te organizacje były silnie rozbudowane, a ich efektywność zwiększał fakt, że bazowały na wyszkolonej kadrze oficerskiej i patriotycznej młodzieży. Przedstawiony wyżej podział scalonych organizacji stanowił zresztą podstawę podziału siatki konspiracyjnej w późniejszym czasie, choć zupełnie nieformalnie. Dzielnica D garnizonu, dowodzona przez kapitana Czarnego Grzesiaka, opierała się głównie na harcerzach ze Związku Bojowników Niepodległości, a rejon drugi dzielnicy B, dowodzony przez Zygmunta Dziarmagę Działyńskiego, tworzyła młodzież narodowa wchodząca później w skład organizacji pod nazwą Pierwszy Pułk Pancerny imienia Bolesława Chrobrego. Również w Nowej Wilejce działały co najmniej 3 równoległe siatki konspiracyjne. O wiele prościej i bezpieczniej było bowiem organizować okręgowe struktury na podstawie istniejących już siatek, niż sztywno trzymać się zasad hierarchii wojskowej czy odgórnie narzuconych granic organizacyjnych. Teoria nakazywała podział terytorialny, ale w praktyce opierano się przecież na powiązaniach osobistych, zazwyczaj ignorując wyznaczone granice. Tak było zreformowane i ukształtowane podziemie, kiedy w czerwcu 1940 roku nastała druga okupacja sowiecka. W połowie miesiąca Związek Sowiecki anektował Republikę Litwy, obejmując swoim władaniem całe terytorium Wileńszczyzny. Było to ciężkie doświadczenie dla Polaków. Zniszczono w zasadzie wszystkie przedwojenne instytucje polskie, nawet legalnie działające pod okupacją litewską organizacje charytatywne, takie jak Komitet Polski. Rozpoczęto intensywną sowietyzację życia, rozbudowano sieć agentów i donosicieli. NKWD, napotkawszy tu silną i zakonspirowaną strukturę, nie było w stanie początkowo jej zagrozić. Prowadzono w dalszym ciągu rozwiniętą działalność konspiracyjną w terenie. Intensywne działania operacyjne NKWD doprowadziły jednak do pierwszej wielkiej fali aresztowań w okresie Świąt Wielkanocnych 1941 roku. Objęły one głównie kierownictwo okręgu z podpułkownikiem Sulikiem na czele. Pozostałe struktury w zasadzie nie zostały naruszone. Komendę przejął, jak się okazało na dłuższy czas, major podpułkownik Aleksander Krzyżanowski-Wesołowski, Wilk. Pozostali członkowie organizacji uniknęli kwietniowych zatrzymań. Sytuacja zmieniła się dopiero podczas wielkiej deportacji ludności, która rozpoczęła się 15 czerwca tego roku i objęła blisko 50 tysięcy osób, w tym wielu konspiratorów. Tę falę aresztowań przerwał jednak wybuch wojny niemiecko-sowieckiej. W nowy etap okupacji niemieckiej okręg wszedł więc z częściowo zachowaną strukturą konspiracyjną. Warunki były jednak skomplikowane. Przede wszystkim oprócz władz niemieckich na terenie Wileńszczyzny zaczęła funkcjonować administracja litewska, ściśle podporządkowana okupantowi. Stworzono litewskie siły policyjne, które miały pilnować porządku, lecz ich działania wobec Polaków miały charakter represyjny. Stąd niemal od razu okupację na tym obszarze zaczęto nazywać niemiecko-litewską. Jeszcze w 1941 roku, na początku okupacji niemieckiej, po stratach zadanych przez NKWD, Okręg Wileński zaczęto odbudowywać, a następnie na przełomie lat 1942 i 1943 zreorganizowano go. Już jako Okręg AK podzielono go na inspektoraty. Komendantem okręgu pozostał podpułkownik Aleksander Krzyżanowski-Wilk, a funkcje inspektorów pełnili
w Inspektoracie A, w skład którego weszło miasto Wilno z garnizonem oraz powiat wileńsko-trocki, major Antoni Olechnowicz, Pochorecki. W Inspektoracie BC, powiaty Brasławski, Postawski, Święciański i Dziśnieński, major Mieczysław Potocki, Węgielny. W Inspektoracie F, powiaty Oszmiański, Mołodeczański, Wilejski i Wołożyński, major Czesław Dębicki, Jarema. Równocześnie na terytorium Litwy Kowieńskiej, która weszła w skład podokręgu Kowno, utworzono Inspektorat E. Jego komendantem był Adam Dowgird Dominik, a zastępcą do spraw wojskowych porucznik major Wincenty Chrzęszczewski, Kruk Ksawery. Jednocześnie w terenie zachowano faktyczny podział na poszczególne organizacje. W obszarze inspektoratów utworzono ośrodki dywersyjne i ośrodki dywersyjno-partyzanckie, których celem było prowadzenie bieżącej działalności bojowej oraz przygotowywanie terenów pod działalność partyzancką. Założono także sprawnie działającą sieć kurierską z Komendą Główną AK. Na jej potrzeby w Warszawie powstała specjalna komórka pod kryptonimem Baza. Okręg został więc odbudowany i zreorganizowany. Siatkę konspiracyjną znacznie powiększono. Sprawnie działały system łączności. Jednym z jego twórców było kapitan Zofia Dąb-Biernacka-Jagienka, szefowa łączności konspiracyjnej okręgu. Legalizacja, wywiad i kontrwywiad. Egzekutywa oraz komórki zajmujące się magazynowaniem albo produkcją uzbrojenia i wyposażenia wojskowego. W pole wyszły oddziały partyzanckie. Ważną rolę odgrywała także działalność propagandowa. Komórka Biura Informacji i Propagandy wydawała liczne pisma i ulotki. Do końca czerwca 1944 roku spora część terytorium Wileńszczyzny, z wyjątkiem głównych szlaków komunikacyjnych i większych ośrodków administracyjnych, została opanowana przez polskie oddziały partyzanckie. Już w marcu 1943 roku utworzono pierwszy polski oddział partyzancki pod komendą porucznika Antoniego Burzyńskiego-Kmicica, liczący blisko 300 ludzi, jak na warunki partyzanckie dobrze uzbrojonych w zdobyczną broń. Już 26 sierpnia został on jednak podstępnie rozbrojony przez początkowo współdziałające z nim sowieckie oddziały partyzanckie. Kadrę rozstrzelano, a pozostałych partyzantów siłą wcielono do oddziałów sowieckich. Od tej pory, mimo wielokrotnych prób nawiązania poprawnych stosunków z partyzantką sowiecką na terenie Kresów Północno-Wschodnich, były one bardzo złe. Działalności partyzanckiej jednak nie przerwano. Wkrótce powstały kolejne oddziały, które przybrały z czasem nazwę brygad partyzanckich. Rozbijano posterunki policji, atakowano sieć dróg czy kolei, likwidowano najbardziej szkodliwych konfidentów i przedstawicieli administracji okupanta. Zdobywano broń, która umożliwiała liczebny rozwój oddziałów. Wykonano ponad 250 operacji bojowych, nie licząc akcji dywersyjnych czy porządkowych. Doświadczenia okupacji sowieckiej, a następnie działalność tzw. czerwonej partyzantki wpłynęły znacząco na postawę ludności Wileńszczyzny wobec sojusznika naszych sojuszników. Zdecydowana większość oficerów i żołnierzy AK nie wierzyła w sowieckie zapewnienia o chęci wspólnej walki. Częste akty agresji wobec strony polskiej, dokonywane przez działające na Wileńszczyźnie sowieckie partyzanckie brygady, utwierdzały Wilnian w nieufności do ZSRS. Stąd rozkaz wykonania planu Burza, który nadszedł z Warszawy, odebrano co najmniej zmieszanymi uczuciami. Nie wątpiono w polityczną zasadność walki z Niemcami, ale kontrowersje wzbudzała planowana współpraca z Sowietami. W kwietniu 1944 roku Komenda Okręgu zamierzała nawet przeprowadzić operację pod kryptonimem Akcja Serce, czyli akcję oczyszczenia terytorium Puszczy Rudnickiej z partyzantki sowieckiej. Puszcza miała następnie stanowić bazę dla późniejszego uderzenia na Wilno. Partyzantka sowiecka była więc postrzegana jako wróg, a nie potencjalny sojusznik. Polski rząd także traktował uderzenie na Wilno jako szczytowy moment operacji Burza na Kresach Północno-Wschodnich. Zdobycie miasta, czy też tylko próba jego zdobycia przed nadciągającą Armią Czerwoną, miało stanowić istotny punkt w polityce polskich władz. Przede wszystkim pokazałoby światu realną siłę AK. Samodzielnie zdobyłaby ona w najlepszym przypadku wielkie miasto, bronione i umocnione. W razie niepowodzenia uderzenie oznaczałoby demonstrację tej siły oraz zaakcentowanie polskości tych ziem. Ponadto byłby to swoisty test dowodzący zamiarów strony sowieckiej. Ten cel wymagał uznania Armii Czerwonej za sojusznika przez AK i odwrotnie, a tego właśnie Komenda Okręgu się obawiała.
Plan zdobycia Wilna oraz przebieg wspomnianej operacji został już szeroko opisany. Powstały na ten temat osobne opracowania, z których najbardziej znane to Operacja Wileńska AK Romana Koraba-Żebryka. Zwieńczeniem tych przygotowań był atak oddziałów AK na Wilno, znany pod kryptonimem Ostra Brama, przeprowadzony 7 lipca 1944 roku. Część Wilna zajęto samodzielnie, a pozostały obszar miasta oswobodzono wspólnie z armią sowiecką. Jednak po zakończeniu bezpośrednich walk zgrupowane pod Wilnem oddziały wileńskie i nowogródzkie, mimo składanej deklaracji współdziałania, zostały rozproszone przez oddziały NKWD i Armię Czerwoną. Sporą część kadry, niemal całą komendę okręgu i żołnierzy aresztowano. Rozpoczęła się trzecia okupacja sowiecka. Pozostali w terenie partyzanci, znajdujący się pod dowództwem ocalałych oficerów, stanęli przed alternatywą kontynuowania walki zbrojnej, tym razem z sojusznikiem naszych aliantów, lub przejścia do działalności konspiracyjnej. Przeważyła druga opcja. W terenie walczyły już tylko nieliczne oddziały, które często stanowiły jedyną ostoją dla prześladowanych konspiratorów. Zaczęto odtwarzać rozbitą aresztowaniami siatkę konspiracyjną. Nowym komendantem okręgu został podpułkownik Julian Kulikowski Ryngraf. Zadaniem, jakie stanęło przed okręgiem, była przede wszystkim samoobrona. Represje, przymusowa mobilizacja do Armii Czerwonej, liczne aresztowania obejmowały coraz więcej osób. Kulminację osiągnęły pod koniec 1944 roku, kiedy to na Wileńszczyźnie zaczęły się regularne łapanki w miastach i obławy w terenie. Dla zapewnienia choćby częściowego bezpieczeństwa odtworzono bazę partyzancką. Sformowano oddziały samoobrony ziemi wileńskiej, skupiające osoby chroniące się przed terrorem. Problem stanowiła utracona w tym czasie łączność z Komendą Główną AK. Kurierzy nie mogli przedrzeć się do ogarniętej powstaniem Warszawy, a następnie, aż do stycznia 1945 roku, nawiązać kontaktu z odtworzoną w konspiracji Komendą Główną. Łączność radiowa została dość szybko zerwana przez Sowietów. Zmiany nastąpiły dopiero w lutym 1945 roku. W związku z rozwiązaniem struktur AK 19 stycznia 1945 roku oraz ogłoszeniem postanowień konferencji w Jałcie, wileńskie władze podziemne rozpoczęły przygotowania do ewakuacji podległych im struktur na tereny Polski centralnej. Pozostawanie na Wileńszczyźnie, faktycznie wcielonej do Związku Sowieckiego, stawało się bezcelowe i mogło nieść ze sobą tylko powiększające się lawinowo straty osobowe. Początek akcji ewakuacyjnej zbiegł się z kolejnymi aresztowaniami. 18 stycznia 1945 roku aresztowano podpułkownika Kulikowskiego, a 28 marca zatrzymano jego następcę, majora Stanisława Heilmana Tomasza, Wileńczyka. Nowy komendant major podpułkownik Antoni Olechnowicz, Pochorecki, przeprowadził jednak sprawnie ewakuację resztek konspiracji. Rozpoczęło się rozładowywanie lasów. Oddziały partyzanckie ukrywały broń, a żołnierze, otrzymawszy odpowiednie dokumenty podróży, pochodzące z legalizacji, wyjeżdżali do Polski centralnej. Ci, którzy nie mieli możliwości takiej ewakuacji, prowadzeni przez przewodników, zbrojnie przebijali się przez nowo wytyczoną granicę. Po drugiej stronie nawiązywali kontakt z tak zwanymi komórkami podchwytowymi, otrzymywali niezbędne dokumenty i zaczynali cywilne życie. Liczba ewakuowanych za pomocą struktur okręgu przekraczała 3000. W czerwcu 1945 roku NKWD wileńskie wywołało nową falę aresztowań, zakończoną ostatecznym rozbiciem komendy na Wileńszczyźnie. Po lipcu i sierpniu w Wilnie nie pozostały w zasadzie żadne większe struktury AK. Do 1946 roku działała natomiast siatka pod kryptonimem Auschra, prowadząca działalność wywiadowczą i pomocową. Struktury okręgu zostały odtworzone w Polsce centralnej. Jeszcze w czerwcu 1945 roku w Warszawie zainstalowała się część komórki legalizacyjnej. Na początku lipca przybyły do stolicy komendant okręgu major podpułkownik Antoni Olechnowicz Pochorecki. Postanowił nie rozwiązywać całkowicie struktur okręgu. Składały się one, oprócz ścisłego sztabu okręgu, z dwóch podstawowych komórek – legalizacji i kwatermistrzostwa. Pozostali członkowie organizacji zostali zwolnieni tymczasowo z wszelkich funkcji, stanowiąc zaplecze do ewentualnego odtworzenia konspiracji. Jednocześnie okręg podporządkowano bezpośrednio szefowi Sztabu Polskich Sił Zbrojnych, generałowi Stanisławowi Kopańskiemu.
Po spotkaniu z przedstawicielem delegatury sił zbrojnych pułkownikiem Janem Mazurkiewiczem Radosławem podjęto decyzję o niewchodzeniu w struktury Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Na przełomie lat 1945 i 1946 kontakt z komendantem okręgu nawiązał dowódca ostatniego zbrojnego oddziału z Wileńszczyzny, major Zygmunt Szendzielarz-Łupaszka. Już na początku kwietnia 1946 roku rozpoczął on samodzielną działalność na Pomorzu, odtwarzając 5. Wileńską Brygadę AK. W lutym 1946 roku pozostawiona na Białostoczyźnie grupa żołnierzy Łupaszki, kontynuująca walkę pod komendą podporucznika Lucjana Minkiewicza, Wiktora, otrzymała nazwę 6. Wileńskiej Brygady AK. Jej oddziały operowały do końca roku. Później w terenie brygada pozostawała pod komendą porucznika Wiktora Łukasika Młota. W ograniczonej formie działała ona jeszcze do 1950 roku. Pozostałych żołnierzy zdemobilizowano. Od końca 1947 roku Okręg Wileński zajmował się przede wszystkim wywiadem na rzecz rządu polskiego w Londynie. Właśnie ta działalność stała się przyczyną jego likwidacji przez UBP. Ogólnopolską operację pod kryptonimem Akcja X, mającą na celu zlikwidowanie siatki wileńskiej konspiracji, UBP zaczęło organizować już pod koniec roku. Obejmowała ona swoim zasięgiem wszystkich bez wyjątku repatriantów z Wileńszczyzny i Nowogródczyzny. W drugiej połowie czerwca i na początku lipca 1948 roku aresztowano niemal cały sztab okręgu. Ostatnia komórka okręgu, legalizacja, została wykryta i rozbita dopiero w listopadzie. W sumie zatrzymano co najmniej 6 tysięcy osób, z czego ponad 2 tysiące skazano w sfingowanych zazwyczaj procesach. Pozostałych po trwającym minimum pół roku ciężkim śledztwie zwolniono. Wszyscy członkowie komendy okręgu zostali skazani na karę śmierci. Wyroki wykonano m.in. na majorze podpułkowniku Antonim Olechnowiczu, majorze Zygmuncie Szendzielarzu, poruczniku Lucjanie Minkiewiczu, Wacławie Walickim, Henryku Borowskim, Wiktorze Kuczyńskim, Jerzym Łozińskim, Edmundzie Bukowskim i wielu innych. Prześladowania nie skończyły się w 1948 roku. Kolejne rozpracowania Wilnian trwały do końca lat 70. Na tle całej konspiracji wileńskiej i jej blisko 10-letniego wysiłku zbrojnego, działalność jednej komórki może się wydawać mało istotna. Jednak to właśnie dzięki legalizacji było możliwe tak długie i skuteczne funkcjonowanie wileńskiego podziemia niepodległościowego. Materiał był fragmentem książki Legalizacja Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej. Autor Piotr Niwiński. Opracowanie Histmacorg we współpracy z wydawnictwem IPN. Czytał Mateusz Balcerkiewicz. Zapraszamy do zakupu książki. Link znajdą Państwo w opisie materiału.